Witajcie, witajcie moi mili w kolejnym klipie. Tym razem gra stosunkowo nowa, mająca 2 tygodnie w dniu po prostu premiery tego klipu. Jest to gra RTS. Niewiele ostatnio powstaje takich gier, prawda? Takich czysto RTS-ów. Nie mam na myśli slasherów z widokiem w cudzysłowie z góry, tylko takich po prostu RTS-ów, gdzie produkujemy jednostki, walczymy, używamy umiejętności, wynajdujemy różne rzeczy, zbieramy surowce i tak dalej, i tak dalej. Frozen Hearth to jest gra wydana przez niewielkie studio, stworzona też przez niewielkie studio i naprawdę szukałem wcześniej troszeczkę informacji o tej grze na YouTubie w języku polskim oraz w internecie jakichś recenzji, jakichś czegokolwiek ocen tej gry. Naprawdę nie ma nic do tej pory, przynajmniej do momentu robienia tego klipu. Mam nadzieję, że no, osoby, które szukają informacji o tej grze z tego klipu coś się dowiedzą. Czy warto zagrać, jakie gra ma zalety, jakie ma wady i tak dalej. To jest też oczywiście klip robiony na żywca, więc mogę się tam gdzieś po drodze potykać i tak dalej, i tak dalej. No cóż, gry RTS, prawda? RTS. Kiedyś przechodziły swój złoty wiek, praktycznie co pół roku wychodziła jakaś świetna gra RTS w latach 90., no pod koniec lat 90. pamiętacie Command & Conquer, KKND, Red Alert, różne tego typu gry, no Warcraft, trójeczka oczywiście też i różne inne tytuły. Frozen Hearth kontynuuje wątek taki zapoczątkowany kiedyś dawno, dawno temu przez Age of Empires. No niestety gra jest troszeczkę mniej rozbudowana niż najnowsze Age of Empires, ale również zasługuje na odrobinę uwagi, dlatego też postanowiłem zrobić klip o tej grze. Fabuła gry. Tak na dzień dobry powiedzmy tryb single player. Mamy tryb kooperacji w trybie single, więc możemy zagrać sobie ze znajomym. Nie ma najmniejszego problemu. Fabuła jest prosta. Root Danan, czy jakoś tak mi się skojarzył osobiście z Danonkami, nie wiem czemu, zostaje zaatakowany przez dziwne istoty, prawda? Te istoty niszczą wszystko na swojej drodze i pozostawiają jedynie lód, czyli teren, do którego już nie da się wrócić i nie da się go ponownie zasiedlić. Dlatego naszym zadaniem w kampanii jest powstrzymać te istoty. Sama rozgrywka w grze nie jest niczym niezwykłym, nie jest trudna. Powiedzmy, że w ciągu paru kroków tutoriala na początku gry będziemy w stanie ogarnąć już wszystko, jak się steruje, jak się buduje jednostki, jak się wysyła, broni, atakuje itd. Przede wszystkim mamy naszego bohatera, awatara. On w każdej misji single player nie może zginąć, plus tam jeszcze minus, plus minus jeszcze inne parametry naszego wątku, czyli powiedzmy musimy obronić wioskę, prawda, w ciągu paru minut, czy tam znaleźć, zniszczyć kogoś, nim ktoś kogoś zabije i tak dalej, i tak dalej. Nasz awatar posiada swoje własne umiejętności, własne zdolności, które powoli odblokowujemy wraz z walką, wraz z zdobywaniem doświadczenia. Do tego posiadamy również budynki, w których produkujemy jednostki. Niestety troszeczkę rozczarowujące jest to, że w wątku fabularnym, w fabule, w trybie single player, dopiero w którejś misji, chyba jak się nie mylę, 6 na 20 czy 22, dopiero otrzymujemy taką pełną kontrolę nad tym wszystkim, co chcielibyśmy budować i tworzyć. Na początku niestety sterujemy tylko jednostkami, ale co ciekawe, fabuła jest tak tworzona, że zmusza nas do eksploracji świata, do kombinowania, szukania, do jakiejś formy samonauki, nie prowadzi nas za rączkę. Nie prowadzi, absolutnie nie prowadzi. Musimy wszystko przemyśleć samemu. Następnie mamy również tryb taki powiedzmy skirmish, prawda? Czyli po prostu instant action, w którym możemy grać również ze znajomym, z botami o różnym trybie trudności, w różnych drużynach. Możemy decydować, gdzie te boty mają się znajdować, gdzie mają swoje bazy, prawda? Czy mają być przeciwko nam, czy z nami, i tak dalej, i tak dalej. Trybów gry jest, co ciekawe, dość sporo, między innymi asymilacja, King of the Hill, prawda, jakieś tam różnego, najróżniejszego rodzaju tryby. Nie będę wymieniał mniej więcej, o co chodzi w każdym z nich, ale warto się zainteresować, jeżeli tą grę będziemy już posiadać, czy sobie kupimy. Naprawdę zabawa jest w trybie instant action, naprawdę fajna, dynamiczna, przede wszystkim jest dynamiczna, cały czas jest coś do roboty, cały czas jest, widzimy po prostu gdzieś przebiegające jednostki przeciwników, cały czas musimy kombinować, szukać, bronić się. Nie ma takiej po prostu nudy, kiedy tylko budujemy, budujemy, budujemy i budujemy. Zresztą, budowanie. To jest właśnie ważna rzecz w tej grze. Mianowicie, czy stoimy po stronie Danan, czy tych powiedzmy lodowatych stworów, posiadamy swój główny budynek, wokół którego budujemy kolejne budynki.
musimy dobrze wybrać, jakie budynki chcielibyśmy mieć o różnym stopniu, prawda? Te stopnie, powiedzmy tak, te budynki wymagają różnych innych budynków, ale ich liczba slotów na nie jest ograniczona, przez co musimy wybrać, które budynki bardziej by nam pasowały oraz które ulepszenia lub bonusy znajdujące się w danych budynkach. Jednostek jest dość sporo, niestety mają one jedną zasadniczą wadę. Nie używają swoich zdolności automatycznie. Każda jednostka, która zdobędzie troszeczkę doświadczenia albo zdobędzie niektóre ulepszenia, ma dodatkowe swoje zdolności. Niestety musimy się nieźle naklikać, żeby je wszystkie wykorzystać. Podobnie jest z naszym bohaterem. Musimy decydować, jakie umiejętności chcemy rozwijać, bowiem nie wszystkie zdążymy rozwinąć w trakcie gry czy w trakcie kampanii. Wady gry, prawda? Wady, no powiedzmy, są niewielkie w stosunku do tego, co w grze otrzymujemy. Sama gra nie jest zbyt wielka, prawda? Zajmuje niewiele, nie jest zbyt rozbudowana. Warto pamiętać i wspomnieć, że to jest gra amatorska, stworzona przez malutkie studio, nie jakieś wielkie, nie jakieś mające ogromną ilość pieniędzy i tak dalej. Budynków i jednostek jest niewiele. To jest zaleta, ale i zarazem wada. Niestety gra, jeżeli chodzi o takie prawdziwe wady, to ma takie, że niestety walka jest... mechanizm walki nie jest zbyt zaawansowany. Jednostki na siebie nachodzą, czasami chodzą wokół siebie, obracają się w miejscu i tak dalej, i tak dalej. Również jeżeli chodzi o wady, to troszeczkę grafika. Ogółem grafika stoi w tej grze na dość wysokim poziomie. Stosunkowo wysokim, ta trawa. Szczególnie spodobała mi się niesamowicie trawa. Całe otoczenie jest po prostu trawiaste i ona się porusza delikatnie. Naprawdę wygląda to świetnie, ale zarazem optymalizacja sprzętowa tej gry niestety leży. Bowiem sama gra chodzi płynnie, ale niestety już wstawki filmowe między tam jakimiś epizodami fabularnymi w wątku głównym w trybie single player albo w kooperacji na singlu, to niestety jest masakra. Gra chodzi mi na maksymalnych obrotach, ale już we wstawkach naprawdę jest z 5 do 10 FPS-ów, to znaczy klatek na sekundę. Ogółem, jeżeli miałbym wam tę grę jakoś polecić albo nie polecić, no cóż, dziesiątka? Nie, nie jest to arcydzieło. Dziewiątka, czyli bardzo dobra gra? Raczej też nie. Wahałbym się między 8 a 7. Raczej dałbym 7 z solidnym plusem. Gra jest ponadprzeciętna, ale jeszcze nie jest dobra. Jeżeli chodzi o tryb sieciowy, prawda? Jeżeli chcemy zagrać sobie w sieci, gra prawdopodobnie ma być dostępna na platformie Steam z możliwością połączenia się ze znajomymi poprzez Steam. Wszystko wystarczy obserwować poprzez stronę gry oraz Steam Greenlight. No cóż, to by było chyba na tyle. Jeżeli interesujecie się RTS-ami, naprawdę zajrzyjcie w tą grę. Warto się zainteresować, gra jest naprawdę przyjemna, dynamiczna, szybka, wymagająca kombinowania myślenia, szybkich ruchów decyzji, wykorzystania umiejętności czy kombinowania składów ze swoimi własnymi umiejętnościami, czyli po prostu boostowaniem jednostek. Niestety, jeżeli chodzi o wady, tak jak mówiłem, optymalizacja sprzętowa podczas wstawek oraz no, mała popularność gry. Znaleźć kogoś, kto tą grę posiada, naprawdę jest bardzo ciężko. Tyle.